Andrzej Salomonowicz jest dzisiaj moim gościem. Pamiętasz, 60 minut na godzinę. Fajny film widziałem, momenty były. Jak ten film? Mówisz o filmie Agnieszki Holland? No film jest w moim przekonaniu świetny. To znaczy uważam, że to jest jeden z lepszych filmów Agnieszki. W sensie reżyserskim jest świetny, bo ona panuje nad tą materią. Tworzy bardzo prostą historię, której właściwie są trzy takie główne składowe. Najpierw jedziemy za migrantami, pokazuje w takich nowelach jakby, rozdziałach historię migrantów z Syrii i z Afganistanu. Widzimy ich jeszcze w samolocie, jeszcze powiedziałbym takich nieodartych z godności, jeszcze pełnych nadziei i potem towarzyszymy im właśnie przez ten mechanizm białoruskiego oszustwa, no bo to było białoruskie oszustwo, potem naszego, a potem takie przerzucanie tych ludzi przez ten kolczasty mur, płot, przepraszam. To jest jedna rzecz. Druga to są pogranicznicy, nasi, też białoruscy, ale właściwie głównie zajmuje się naszymi i pokazuje pewien mechanizm przymuszania, powolnego przymuszania takiego ideologicznego ich do zobojętnienia. A trzecia to są aktywiści. Tak? Aktywiści, jeszcze do nich dochodzi taka zwykła kobieta, którą gra Maja Ostaszewska, która tam się znajduje przypadkiem na tym Podlasiu z powodów osobistych i nagle staje w środku czegoś, o czym nie myślała. To znaczy musi zająć stanowisko, chce nie widzieć lub też nie może uznać, że nie widzi. I w tej triadzie, bo to ci aktywiści, ona to jest właściwie jedna, tworzy się cała historia. A władza ma rację, ma powód, żeby się bać? Znaczy, ta władza ma tak dużo powodów, żeby się bać, że to jest tylko jeden z wielu. Ale czy ten film jest dla niej powinien... Znaczy, ten film jest dla niej groźny o tyle, że on, jeżeli się skonfrontuje z odbiorcą, wszystko jedno jak nastawionym, to on jakoś łamie serce. On jest nieprawdopodobnie empatyczny, ten film, i jest pełen emocji. Ma bardzo powolną narrację, nie narzucającą się, tak. Oczywiście jest taka, to jest z tego, co słyszałem i czytałem też, co mówili aktywiści, to tam po prostu są same prawdziwe historie, tylko skomasowane, na przykład w przypadku tej jednej rodziny, takiej syryjskiej, z jedną kobietą z Afganistanu, one są skomasowane na potrzeby fabuły. Więc to wszystko, co się przydarzyło tymże, tej grupie, przydarzyło się wielu grupom. Wczoraj nie dotarłem na termin, na premierę, za to zmusiłem się, skatowałem się do TVP Info. Wielokrotnie pokazywali tę scenę z termosem, uznając, że to jest najlepsza ilustracja tego, jak film był zafałszowany, bo przecież w Polsce jest pogranicznie, nie mogli dać komuś termosu z pobitym szkłem, żeby sobie się poranił. Znaczy to jest właśnie myślenie magiczne, że nie mogli. No, być może mogli, być może nie mogli. Ja tego nie rozstrzygam. Zakładam, że został zrobiony research. Chociaż pani rzeczniczka Straży Granicznej powiedziała, że nas nie zapytali o nasze zdanie. No ale no mówię, że był zrobiony research tak naprawdę i nikogo nie będą pytać. Tak, znaczy to ta histeria, którą... To jest inna rzecz, o której mówimy o filmie. Czy władza ma prawo się jej bać, tak? To znaczy ma prawo się bać, dlatego że ten film dotyka czegoś bardzo istotnego, to znaczy otwiera serca, nawet te zamknięte, bo on ma ogromną siłę emocjonalną, ten film. Poza tym no gdzieś właściwie... On wchodzi w ten konflikt, który jest zupełnie innym konfliktem, jeszcze konfliktem z tak zwaną aferą wizową, tak? Znaczy pokazuje sprzeczność, pokazuje zakłamanie systemu. Pokazuje zakłamanie systemu, który z jednej strony zdecydował się na pushbacki, bo przecież absurdem to nie jest tak, że Agnieszka Holland opowiada się, czy ktokolwiek inny, kto ma rozum, opowiada się za znoszeniem granic, czy znoszeniem kontroli na granicach, bo to wywraca jakiekolwiek sens istnienia państwa. Każde państwo ma jakąś granicę i ona jest wyznaczona i jakoś jej chroni mniej lub bardziej, ale metody, którymi się to stosuje, one są już dyskutowalne, a tych metod nigdy władza nie chciała przedyskutować. Właściwie zrobiła z nich rzecz ukrytą i wymusza na nas akceptację. Wymusza nas akceptację, której nie wiemy. Spróbujmy się zmierzyć z narracją władzy, że to jest film, który, że Holland, co cytuję, pluje na polski mundur, nasi funkcjonariusze, żołnierze tacy nie są. Koniec cytatu. No co ja mogę na to powiedzieć? To jest próba budowania takiego wywołania. To trzeba rozpatrywać w kategoriach psychoanalitycznych, bo inaczej się nie da. Tak? Istnieje jakaś nieświadomość zbiorowa. Nieświadomość jest indywidualna, ale jest nieświadoma i nieświadomość zbiorowa wspólnoty polskiej też istnieje. Taka sama sytuacja miała miejsce
w przypadku książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi i Jedwabnego. Tam nastąpiło masowe wyparcie. To wyparcie jest dowodem na coś tak naprawdę. I w gruncie rzeczy, ja zastanawiając się nad tym filmem, mówię o filmie Agnieszki Holland, ale w kontekście myślenia o tym, co się stało, jaką przemianę przeszliśmy dzięki Grossowi, jego książce, to mam wrażenie, że ten film pokazuje, że jedyną wspólną rzeczą, którą mamy, niezależnie od tego, po której stronie barykady politycznej i światopoglądowej się znajdujemy, jest wstyd. To jest wspólna rzecz, tylko ten wstyd ma dwa wymiary. Albo jest akceptowany i przyjmowany, albo jest nieakceptowany i odrzucany. Ale to jest ta sama rzecz. To znaczy wobec wstydu używać tylko różnych słów. Można powiedzieć przepraszam, a można powiedzieć to nie ja zrobiłem. Ale nadal czyn, do którego odnoszą się te słowa, jest taki sam. I tutaj po prostu ten czyn istnieje. Polska w jakiejś wymiarze i też obywatele polscy wykazali się wobec tych migrantów, bo nie za chwilę pojawia się Ukraina i jesteśmy zupełnie inni. Wobec tych migrantów wyjątkowo, powiedziałbym, z wyjątkowym dystansem i z wyjątkowym brakiem serca. I to jest pytanie, dlaczego tak się stało? I na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć. Przepraszam, bo to rasizm chyba, nie? Znaczy, jest wiele powodów. Być może rasizm, być może poczucie... Każdy z nas nosi w sobie poczucie innego, ale inny nie zawsze musi być obcy, tak? Znaczy, obcość jest opisem inności. I ta obcość muzułmanów, obcość ludzi o innym kolorze skóry, z jakichś względów, ze względów historycznych, ze względu na brak wiedzy, ze względu na wiele rzeczy w Polsce, ale też w innych krajach, żeby nie było. Tak, Polska się nie różni wiele od innych krajów europejskich, w których takie same podłości wobec obcych się zdarzały. Czy to będzie Francja, czy to będzie Hiszpania, czy to będą Włochy, czy to będą Niemcy wreszcie, tak, w różnych okresach swojego istnienia. To nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkowi. Problem polega na tym, że nasze obecne władze usiłują zadekretować coś, co jest nieprawdą, że Polak jako konstrukt ludzki jest kimś wyjątkowym i różnym od reszty. To znaczy reszta z populacji składa się z dobrych i złych i te dobre i złe, te wspólnoty tworzą dobre lub złe zachowania. A Polacy wyłącznie dobre. To jest dowód na to, jak głęboko jesteśmy przekonani, że snosimy w sobie przewiny i jak głęboko chcemy je wyprzeć. A czy możemy się jako widzowie znielubić jak Polacy, widząc ten film? Że tacy jesteśmy, że okropni, zimni, bez empatii. Trudno mi opowiadać na ten, dokładnie na ten, bo mówię o swojej wrażliwości. Poczułeś się trochę zawstydzony? Nie, poczułem się zawstydzony. Poczułem się, nie było mi źle, bo jakaś część tych ludzi, mówię o tych pogranicznikach złych, jest we mnie tak naprawdę. Tak w takiej nieufności, w myśleniu, a może za dużo, a może co to będzie, jak zaczną przechodzić. Każdy z nas to ma, tak? Ten rodzaj histerycznego, nieuświadomionego lęku. I tam ta polskość też tam jest rozbita na wiele rzeczy, bo są ci są aktywiści, których poglądów albo nawet sposobu życia nie do końca podzielam. Tak? Ale to nie przeszkadza mi zauważać, że z jakichś powodów decydują się na działania, które służą zmniejszeniu destrukcyjnej siły zła. Tak, to o to chodzi. Tak, publista, publicysta dość konserwatywny, no, nawet powiedziałbym momentami katolickim, dzisiaj napisał, że władza jest wściekła, bo ten film tak naprawdę to jest poniekąd sporem o to, kto tam był chrześcijaninem, a kto nie. No, na swój sposób tak jest, ale to jest, ja myślę, że my w ogóle popełniamy błąd w Polsce, cały czas zestawiając dobroć czy dobro z chrześcijaństwem. Istnieje wiele źródeł dobroci w człowieku, tak? Humanizmu w człowieku. Nie zawsze i nie musi to być chrześcijaństwo. To jest fatalna sytuacja dla nas, bo nie możemy się z tego wyzwolić. To nie jest prawda, że poza przestrzenią moralności chrześcijańskiej na świecie nie ma dobra. W całym świecie... W podtekście ja rozumiem, że chodzi o dobroć, przyzwoitość. Tak, 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 ale w tym sensie, że ja się bronię przed tym, bo nie wyjdziemy, nie dorośniemy do dorosłości, która potrafi budować takie przestrzenie jak dobro, wywodzić je z czego innego, jeżeli będziemy cały czas się powoływać na chrześcijaństwo czy antychrześcijaństwo i wykazywać chrześcijanom, że nie są chrześcijańscy. A jak odebrałeś, że tak powiem, jazdę po Agnieszce Holland jeszcze przed premierą? Lustrowanie jej rodziny, korzenie?
plus ataki pod tytułem, że nazistowska propagandistka, ja mówię, że ze względów oczywistych, różnych, wybitnie paskudne. A czy Agnieszka Holland zrobiła tym filmem coś nieprawdopodobnie fascynującego też intelektualnie, dlatego że ona poprzez dzieło, czyli formę, wprowadziła do obiegu treść. To znaczy wobec niej stosowany jest, jej filmu, stosowany jest pushback. To znaczy ona opisuje o tym, ludzie mówią, ci, którym stawia zarzuty, że to robili bezdusznie, mówią, my tego nie robiliśmy, po czym powtarzają ten sam mechanizm wobec jej filmu na przykład. To znaczy najchętniej wyrzucają go za kolczasty, najchętniej wyrzuciliby go za kolczasty płot. Teraz z tego, co słyszałem, władza ma pomysł, żeby przed seansami w kinach studyjnych puszczać jakieś propagandowe informacje, co myśleć. Które będą zaprzeczać idei tego filmu. Nie wiedzą. A mało tego, sami przyznają, nikt mówi, że nie oglądał tego filmu. Ja ten film obejrzałem, on jest bardzo humanistyczny. On na samym końcu ma taką sekwencję, która pokazuje sytuację po półtora roku czy po roku, kiedy przechodzą setki tysięcy Ukraińców przez polską granicę, a Polacy ich witają. Mało tego, jest wśród nich tak samo pogranicznik, który uczestniczył w akcji na Podlasiu, w akcjach na Podlasiu, tych pushbackowych, i teraz niesie dziecko na ręku. I to jest wielka prawda o człowieku, dlatego że on już, ci obcy są dla niego mniej obcy. I taki charakter człowieczy się ujawnia dużo łatwiej. To jest bardzo wzruszająca scena, prawdę mówiąc. I Agnieszka w tym filmie, ona na pewno nie potępia ludzi jako formację Straży Granicznej. Ona na pewno potępia polskie władze, bo to one dają przyzwolenie dla nienawiści. I na pewno potępia też te władze polskie, które zgodziły się na taki bezduszny pushback. I tych polityków, którzy mówili nieprawdę przed telewizorami, zestawiając tych, którzy przychodzą przez granicę z zoofilami, z mordercami itd., na pewno im stawia zarzuty. Ale nie stawia zarzutów formacji Straży Granicznej. Być może pokazuje, że pewne jednostki działały dobrze, a pewne jednostki działały niedobrze. Dlaczego działały niedobrze? Bo były zmanipulowane. O tym opowiada ten film. On jest bardzo humanistyczny. Czy ludzie według ciebie da się skutecznie podszczuć przeciw Holland, obcym uchodźcom, wszystkim do kupy? I złym elitom, bo to też jest właściwie Holland, złe elity, które gardzą, tak usłyszałem pogadankę, a propos pogadanek w TVP Info, że Holland stosuje charakterystyczną dla tych elit narrację wykazującą totalną pogardę dla zwykłych Polaków. No ale takiego języka używała też propaganda komunistyczna. I często skutecznie. Skutecznie, dlatego się, że... Czy teraz też... Tak, oczywiście. To jakieś szczęście będzie działało, dlatego że natura ludzka jest taka, że my jesteśmy istotami stadnymi, idziemy za bardzo, bardzo niewiele osób stać na indywidualny sąd, który często że się sprzeciwia większości. Jak był, pamiętasz, a Państwo pewno też dobrze pamiętają, taki eksperyment w latach 60., pod lat 60. na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, gdzie studentom dano możliwość bycia strażnikami lub więźniami i zakładano wstępnie, że mniej więcej ze 2%, kilka procent będzie stosować okrutnie, a reszta się sprzeciwi. Okazało się w praktyce, że te wyniki były zupełnie odwrotne. Kilka procent zaledwie się sprzeciwiało, a reszta natychmiast wchodziła w rolę i zaczęła być niesamowicie okrutna. To jest część naszej istoty społecznej, dlatego tak ważna jest... Tak ważne jest to, żeby nie rozchwiać tą emocjonalną, intelektualną bazą. To jest pytanie o odpowiedzialność od polityków. Ta odpowiedzialność w tej wymiarze w Polsce jest żadna. I tak ważna, przepraszam się jeszcze, jest rola kultury. Bo kultura jakoś czyni nas mniej, powiedziałbym, zwierzęcymi. O tym, że jesteś świnią, to się dowiedziałeś już po powrocie do domu, tak? Od prezydenta Dudy. Czy o tym, że jestem świnią, to ja słyszę od różnych polityków tej partii rządzącej mniej co do 8 lat. A
czasami imiennie, a czasami po prostu nie tylko od nich, tylko od no ale Duda zrobił kolejny, znaczy jeszcze takiej akcji nie było, żeby prezydent, głowa państwa, właśnie to był gomułkizm. Gomułka też mówił, ty Jasienica to zdrajca, to nie jest prawdziwy Polak, no, nie? Muszę tutaj powiedzieć, że ja widzę trzy przestrzenie, które rozdzielam jakoś. Znaczy jedna to jest prezydent państwa jako urząd, druga to jest Andrzej Duda jako człowiek, a trzecia to jest prezydent Andrzej Duda jako jeszcze specyficzna konstrukcja, o której powołam się tutaj na Donalda Tuska, który ostatnio powiedział, że przecież wiecie, że on tego nie wygrał, tak? To znaczy, to jest pytanie o legalność tego wyboru, jest pytaniem do przyszłych władz ewentualnie. Jak to rozdzielasz, te trzy obszary? Tym pisze, że nie, po co epitety, wystarczy. Znaczy Andrzej Duda bardzo często chroni się za urzędem, wypowiadając się prywatnie, a prywatnie to jest intelektualnie bardzo mierny człowiek i duchowo też nierozwinięty. Więc to jest wielki żal, że Polska, nie pierwszy zresztą z prezydentów jałowych w Polsce, ale ten właśnie powiedział, nawiązując do tego eksperymentu ze studentami z lat 60. w Stanach Zjednoczonych, bardzo szybko wszedł w rolę. On jest cały czas w jakiejś roli, która nie jest jego, bo też on nie wiadomo tak naprawdę do końca, kim on jest. On chyba sam nie rozumie, kim jest. Czy ludzie, słysząc, że potencjalnie wybierając się do tego kina, na ten film, że potencjalnie nie są świniami, to się wystraszą, czy jak to po polsku z przekorą, tym chętniej pójdą? Znaczy, trudno mi na to odpowiedzieć, bo są dwie rzeczy, które właściwie dają różne odpowiedzi. Jedna jest taka, że istnieje od czasów pandemii, jest ogromna taka tendencja do zgubienia kina jako miejsca, do którego się przychodzi. Właściwie po pandemii ludzie nie wrócili do kin. I dlatego, że się zrobiła taka nisza, jaką są platformy z programem, podaż programów, a też jakość konsumpcji kina w domu się bardzo poprawiła, ludziom się po prostu nie chce, to jest drogie. To jest jedna rzecz. Druga to jest znowu taka, że ten protest w Polsce często daje, znaczy inaczej, ten zniechęcanie daje zupełnie inne rezultaty. Tu mam, przywołałbym film Kler. Wobec filmu Kler była podobna nagonka, a poszło 5 milionów ludzi. A Kler pomógł władzy 4 lata temu. Zielona granica też pomoże, czy nie? Nie mam takiego poczucia, że Kler pomógł władzy. Wydaje mi się, że... Zbudowali to narrację, że oto zła elita próbuje zburzyć wszystko, co święte, polskie, katolickie. No nie wiem, wydaje mi się, że jednym z... Jest oczywistym, że sekularyzacja polskiego społeczeństwa jest, czy laicyzacja jest ogromna. Odejście od Kościoła jest tak szybkie, jak jeszcze nie było. I wydaje mi się, że film Kler był jedną ze składowych. Tak? Znaczy, może on się nie przełożył na wybory, bo działa z opóźnieniem, bo to jest działa z opóźnieniem. Nie wiem, czy ten film, władza próbuje doprowadzić do tego, żeby ten film był jakimś jej game changerem, tak? Żeby tak oburzyć ludzi, żeby oni ze względu powiązać niegodną polskości Agnieszkę Holland w domyśle komunistyczną Żydówkę, bo przecież taka jest narracja, z niegodnym Polski Donaldem Tuskiem w domyśle dziadek z Wehrmachtu i sługus Niemiec, bo taka jest narracja. Mamy tu spisek żydowsko-niemiecki. I na tej podstawie, przecież odwołując się do ciemnoty tak naprawdę, do jakiegoś takiego połączenia, takiego Frankensteina ideologicznego, tak? Że to właśnie to są te ośrodki, które niszczą czystą polskość bezgrzeszną, taką dziewiczą polskość. Dziewiczą, jaką uosabia Jarosław Kaczyński. Proszę to rozumieć, jak się chce. To, że oni liczą na to, że to zadziała w wyborach. Nie wiem, czy zadziała w wyborach, ale na pewno na dłuższą metę film Agnieszki Holland zostanie z nami. On zostanie z nami nawet jak go nie obejrzymy. On zostanie po prostu jak taki dybuk. A myślisz, że Agnieszka jest raczej na etapie kretyni i robią mi fantastyczną promocję? Czy autentycznie jest wystraszona, bo tu jacyś, to nie szare jakieś szaraczki, tylko
listy proskrypcyjne z listą aktorów, no jakieś horrendalne historie. Znaczy, byłby... Agnieszka jest inteligentną i mądrą osobą, więc byłoby niemądre, gdyby lekceważyła taką sytuację, że z powodu rozpętanej nagonki nic złego jej się stać nie może. No wiemy, że zdarzały się takie rzeczy, znamy przypadek tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tak? Ja wiem, nie porównuję się, ale wiem, jak nieprzyjemne jest to, jak dostajesz anonimy, w których grozi ci się przemocą fizyczną, tak? Albo tym, że zostaniesz zabity, pobity i tak dalej. Dostawałem takie, nawet wygrałem jeden proces, bo odnaleźliśmy takiego człowieka, musiał tam odpracować prace społeczne, ale to nie jest przyjemne. Ona dostaje tego podejrzewam w dużej liczbie, nie wiem, bo mam też przyjaciela, który przeciwstawił się pewnym chuligańskim zachowaniom w czasie protestów tych w 2020 roku, kiedy kobiety protestowały, kiedy kibole jednej z drużyn wbiegli w tam i zaczęli bić dzieci. Kobiety, dzieci, bo nikogo tam innego nie było, on się przeciwstawił temu i potem dostawał przez 2 miesiące anonimy i pod jego dom, chociaż wynajmował mieszkanie i nie wiadomo było, nikt nie mógł wiedzieć, gdzie mieszka, przychodzili ludzie i krzyczeli, żeby wychodził, bo chcą mu wymierzyć patriotyczną sprawiedliwość. To jest realne, więc te groźby, nie można ich lekceważyć, natomiast Agnieszka, myślę, jest też odważna. Pamiętasz takie zdjęcie, jak ona stoi sama naprzeciwko takiego kordonu, takie było zrobione. Ono jest symboliczne, ale ona właśnie to zdjęcie się jakoś ucieleśniło w tym filmie. Tak ona teraz stanęła sama naprzeciwko, no przecież to jest tak, że wypowiada się przeciwko niej, już silniejszej triady nie ma, tak? Wypowiada się prezydent państwa, premier państwa i minister sprawiedliwości. No i pewno koordynator służb specjalnych. Minister obrony też. Minister obrony. No i cały aparat propagandy. Tak, nie? W kraju, w którym wiemy, że prawo zostało zawłaszczone jakoś w znacznej części przez formację rządzącą, który nie jest krajem demokratycznym w pełni, a nawet może w niepełni, to jest się czego bać. I to jest wspaniałe, że taka kobieta, jak się stoi przy niej, malutka, tak? Jest tak wielka. A myślisz, że na napuszczaniu na Ukraińców ugrają coś rządzący? No grają ostro teraz, coraz ostrzej z dnia na dzień. Nie mam pojęcia, to znaczy wydaje mi się, że to jest jakaś rozgrywka na kanibalizację Konfederacji. Ja opowiem mini anegdotę, idę z psem w niedzielę chyba wzdłuż ogrodzenia przy koło łazienek w Alejach Ujazdowskich. Idzie jakiś dżentelmen chyba ze swoją żoną, partnerką, ogląda na ogrodzenie jakieś plakaty o Ukrainie, on mówi cholera do niej. Słuchaj, czy my jesteśmy, albo za chwilę będziemy jakąś Republiką Ukraińską? Nie bardzo się chciałem wdawać w jakieś dywagacje o strategii, polityce, geostrategii, ale pomyślałem sobie, że kurczę, ten sentyment antyukraiński jest całkiem realny, więc... Myślę, że my nie jesteśmy nienawykli do normalności. Mówię o wspólnocie takim narodowej ogólnie, tak bez... Nienawykli do normalności, to znaczy... I dlatego bylibyśmy bardziej otwarci, że tak powiem, otwarci w cudzysłowie, gdybyśmy spotykali się z codziennymi przejawami wdzięczności ze strony Ukraińców. Tak? Znaczy, to jest tak, że ludzie idą po ulicy i słyszą ukraiński język, albo widzą, przychodzą do knajpy, a siedzą Ukraińcy i się śmieją. No co to jest, że się śmieją? Tak? Dlaczego oni się tu śmieją, jak tam jest wojna? To jest bezczelne, tak? To jest bezczelne. Jeszcze mają pieniądze, Przecież to się zdarza nawet mnie, ja jestem naprawdę otwarty. Jadę sobie z samochodem i patrzę, jedzie jakaś wypasiona bryka na ukraińskich numerach i myślę, pomyślałeś tak jak oni. To jest dokładnie... Aż tak? Ja tak... Ale nie, no mówię to, żeby powiedzieć, że to nie jest tak, że gdzieś, prawda, istnieją dwie Polski, jedna super szlachetna, a druga jest taka trochę skarlała i że ta skarlała, to ją musimy cały czas mówić, wy jesteście... Nie, każdy coś ma takiego, tak? Każdy coś ma takiego, że jak się pokłóci z kierowcą Ubera, on jest nieprzyjemny, nie? Tak?
to już chciałbym mu powiedzieć, dostaje a co ty... Dostaje się Ukraińcem, a nie kierowcą Uber. Tak, no albo jakimś tak, albo to staje się Ukraińcem, albo w ogóle jest, nagle się widzimy, że jest, ma ciemną skórę, albo w ogóle dlaczego jesteś u nas i dlaczego po prostu się spóźniłeś. No, mówię o takich małościach. To jest inne spóźnienie od razu. To, tak, mówię o takich małościach. Nie uważajmy, że to jest tylko zadaniem właśnie, chciałem powiedzieć elit, ale one są skompromitowane, ale władz politycznych, do zadaniem kościoła, zadaniem jakichś autorytetów, które jeszcze zostały, jest tonizowanie takich stanów, a nie nakręcanie. Gdzie ty widzisz? Gdzie zostały? Takie działania? Nie autorytety. No Kościół jest, nie wydaje mi się, żeby już był autorytetem, jest coraz mniej autorytetem, jest trochę autorytetem jeszcze z takim z przyzwyczajenia dla wielu bytów, dla wielu mieszkańców Pola, też ta Polska się coraz bardziej zawęża. Władze polityczne nie są, intelektualiści nie są, nie ma właściwie, tak? Nie ma autorytetów. Nie ma autorytetu, jesteśmy w ogóle w specyficznym takim momencie realnego egalitaryzmu. On jest realny, tak? Internet pomógł temu. On jest ogólnie światowy, tak? On jest ogólnie, to nie jest tylko tendencja polska, tak? To się dzieje w Stanach, Stany Zjednoczone są na granicy, powiedziałbym, secesji, wojny secesji. Znaczy, żartuję, oczywiście mówię, znaczy nie żartuję, bo jest pewną przesadą, ale to jest, konflikty są bardzo poważne. Dlatego, że dla tonowania, dlatego, że przestaliśmy wierzyć w jakąś demokrację przedstawicielską, gdzie przedstawicielskie są nie tylko władze, ale też autorytety. Były jakieś ośrodki intelektualne, uniwersyteckie, które zajmowały się budowaniem jakiejś myśli, tak? I ta myśl jakoś mniej lub wolniej spływała, a ta myśl jest oddolna. Jak jest oddolna, to musi być chaotyczna. No plus to, że jest jeszcze cała masa innych przestrzeni, które wpływają na to, żeby ferment na dole trwał. A propos przestrzeni, na jakiś czas wyłączyłeś się z mediów społecznościowych. Czy coś, co było impulsem? Coś konkretnego, czy całokształt? No byłem zmęczony już troszkę takim tym, że właściwie nie można niczego napisać. Znaczy można pisać tylko papkę, bez znaczenia. Jak piszesz coś, gdzie przejawiasz swoje stanowisko, to nie ma polemiki, tylko jest właściwie już jakaś nieprawdopodobna walka, która mówi, że która dyskredytuje cię w ogóle nie za poglądy, tylko jako osobę. Ale czy historia z Kaczmarskim tutaj była z tym? Ona była przykra, ta historia, gdzie broniłem pamięci Jacka Kaczmarskiego i potem... Gdy stałeś się adwokatem przemocowca. Tak, znaczy ja się nie godzę na to, żeby sprowadzać w tak prymitywny sposób tak skomplikowane byty, jakimi są ludzie, do jednej cechy. I to nie znaczy, że usprawiedliwiam jakiekolwiek zachowania, tak? Znaczy jakiekolwiek naganne zachowania, jeżeli one występują. A potem ale one nie są przykładem samczej solidarności. To było bardzo to była bardzo niemądra refleksja. Ta refleksja jest niesamowicie, takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne, bo to jest zachowanie takie, powiedziałbym, robespierowskie, tak? To znaczy możesz wygilotynować jakąś grupę ludzi, ale musisz brać pod uwagę, że masz tylko kilkanaście miesięcy, bo znajdą się bardziej od ciebie radykalni, którzy ciebie zgilotynują. I tak się też dzieje, to znaczy widzę, że ten kanibalizm wśród najbardziej ostrych, powiedziałbym, dyskutantów, tak? W tej przestrzeni publicznej istnieje. Natomiast to, co mnie zmęczyło, to o paradoksie zmęczyło, to nie były jakieś nienawistne głosy prawicy, tylko takiej młodej lewicy. No, to jest na inną dyskusję, ale to jest jakieś zoo, to nie które jest fascynujące. Fanatyzm, nie? Znaczy ja jestem... To jest strasznie kompromitujące. Ja jestem naprawdę liberałem. To znaczy uważam, że każdy ma prawo do wyrażania różnych poglądów, nawet jeżeli one mi się nie podobają. Oczywiście, jeżeli nie przekracza prawa i jeżeli wierzymy, że istnieją instytucje, które mogą to regulować. Natomiast wolność dyskusji i wypowiadania głosów, które są mi obrzydłe, ja muszę to założyć, bo inaczej to nie ma sensu, bo jeżeli będę kastrował poglądy, nie dopuszczał do poglądów, do wyrażenia tych poglądów,
może być odpowiedzialność za te poglądy, ale nie można ich, nie można dopuszczać do tego, żeby nie można było niczego powiedzieć. To jest jakaś, to jest jakiś fanatyzm, to znaczy fundamentalizm ma różne wymiary. Może być czarny, może być czerwony, używając tych najbardziej wyświechtanych barw na określenie tego... A czy świat bez mediów społecznościowych objawiał ci się lepszym? Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, że mógł być inny, ale to jest pytanie do dyskusji, czy stał się lepszy tak naprawdę. Tak? Wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, że stał się lepszy. Czy ten twój czas na... A, mój, czy w ogóle? Na etapie absencji, czy odwyku, czy tak? Było lepiej? Mniej trucizny, toksyn, tak? Było inaczej. Miałem więcej czasu też. Tak, to jest na więcej czasu na różne rzeczy, które musiałem. No bo oczywiście jako człowiek, który pisał dużo i często, czyli wydawał właściwie taką samodzielną gazetę codzienną, takie silvarerum, ale czułem się zobowiązany, żeby te treści wypełniać, bo było tam, nie wiem, 80-100 tysięcy followersów, którzy to czytali. No to dzisiaj to jest całkiem spory nakład. To się czułem zobowiązany i to mi zabierało czas na inne rzeczy, a jak w pewnym momencie czułem, że mam coraz więcej takiego, że jestem instrumentalnie używany tak naprawdę. Tak? Znaczy już nawet te miłe głosy na końcu, tak? Nawet jak nie pisałem, to były dlaczego? Żałuję, że pan nie, już wszystko jedno, ale ja ten jeden, nie, ten nie jeden, wrzuca pan, tak, ten jeden wrzuca wiersz codziennie niech pan chociaż wrzuci. Ja mówię, proszę pani, ja to 8 lat robiłem po to, żeby ktoś wpadł na pomysł, że może sobie sam poczytać wiersze. No nie, bo właśnie to daj mi, to będę, tak? A nie robię tego już. Troszkę zacząłem teraz pisać, no bo pomyślałem sobie, że ten moment do 15 października jest na tyle ważny, że ta moja Splendid Isolation w ogóle nie ma żadnego znaczenia. A to polityka sprawiła, że postanowiłeś wrócić do nałogu? Nie polityka, raczej wrażliwość obywatelska, tak? Znaczy, bo ja to rozróżniam, tak? Znaczy, oczywiście ona się przekłada na politykę, bo chciałbym, żeby ta formacja, która rządzi w Polsce od 8 lat i która ją niszczy, w moim przekonaniu ją niszczy tragicznie, żeby ona nie miała wpływu na to, tak? Znaczy, żeby jej to sprawstwo, ten posybilizm, o którym mówił Kaczyński, sięgając po władzę, żeby wytrącić je. Znaczy, wolałbym, żeby ten posybilizm był w czyichś bardziej odpowiedzialnych rękach. Ale czy to jest działanie polityczne? No w świecie specyficznych polityków, czyli takich, którzy mają tendencję do autorytaryzmu, istnieje taka chęć spolityzowania wszystkiego, każdej dziedziny życia, i wmówienia nam, że to jest, wszystko jest polityką, tylko po to, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Ja nie uważam tak. Uważam, że można mieć pewne ambicje, albo te ambicje obywatelskie. Ja mam ambicje obywatelskie, tak naprawdę nie mam żadnych politycznych. A czy obywatel Szaremunowicz boi się o wynik wyborów? Oczywiście, że się boję o wynik wyborów, w tym sensie, że z tego, co zdążyłem, co widzę i co rozmawiałem z ludźmi, którzy jakoś to analizują, jest sytuacja, w której nikt nic nie wie. To znaczy, nie to, że jest jakaś wiedza utrzymywana w tajemnicy, tylko nie wiedzą nawet specjaliści i nie wiedzą tego też, nazwijmy to w uproszczeniu, dwie strony politycznego sporu, czyli formacja rządząca i partie opozycyjne. Idziemy na żywioł, freestyle'owo. Idziemy na żywioł, dlatego że jest ogromna z tego, czy, co... Czy to jest taki moment, kiedy już na ringu ostatnie minuty i po prostu już totalna wymiana ciosu. Może się zdarzyć wszystko, tak. Jest przecież bardzo duża liczba ludzi, którzy się nie zdeklarowali i dużo większa niż dotychczas w wyborach, ale wśród tych zdeklarowanych zazwyczaj była taka tendencja, że niezdeklarowani głosowali w końcówce na władzę, a teraz z dodatkowych jakichś badań wynika, że jest jednak tendencja na, tak zwana tendencja na zmianę. Ludzie już chyba mają po kokardę różnych rzeczy. Znaczy ta, gdzieś coś się przelało. Nie wiem, czy się przeleje do tego stopnia, że Platforma, czy koalicja wyprzedzi PiS. Nie mam, tak? Ale być może PiS nie będzie w stanie utworzyć samodzielnych rządów. A ty byłeś z partii wspólnej listy? Jednej listy? Ja byłem, tak. Tak? Ja byłem zwolennikiem partii, czegoś, co... Znaczy, jako totalny abnegat matematyczny i
i humanista, byłem zwolennikiem matematyki. Uważałem, że matematyka jest ważniejsza w tym wypadku niż cokolwiek innego. Ale zdziwiło cię to, że się nie udało? Tak, zdziwiło mnie to, że się to nie udało, bo wydawało mi się, że rozum potrafi rozstrzygnąć, co się bardziej opłaca. I uważam, że każdej z tych partii opozycyjnych, łącznie z Polską 2050, bardziej opłacało się bycie w koalicji w tej chwili i w tej chwili przewodzenie sondażom, niż walka o to, czy wejdą do parlamentu. Może nie tak bardzo im zależy na spokojnym śnie. Nie wiem, na czym im, nie wiem, na czym im zależy, bo bardzo często też zapominamy, ja często, ale potem sobie przypominam, że to jest, że polityka to jest też zawód po prostu dla ludzi i ich kalkulacje bywają odmienne od nadziei obywatelskich. Obywatele chcą szybkiej zmiany, wierzą, że politycy kierują się misją, a często politycy kierują się pewnym interesem i być może rozstrzygają w ten sposób, że rozgrywka będzie miała jeszcze parę etapów i że nie bardzo opłaca im się odkrywać wszystko. Tak? A masz a propos etapów jakąś własną strategię, pomysł, co ja zrobię, jak będzie taki wynik wyborów albo innym, bo co z kimś rozmawiam, to każdy przedstawia swój pomysł. Co ja zrobię, jak oni znowu wygrają? Na ogół to jest w tę stronę. Nie wiem, bo oczywiście wiele osób mówi, to ja wyjadę z tego kraju, wtedy tak mówią, tak? Ja nie wyjadę z tego kraju i zostanę. Ja i tak sobie szykuję, jednym z tych działań jest to, że właściwie zacząłem się wycofać z mediów tych społecznościowych. Szykuję sobie taki przyjemny azyl w domu. Tak? Jedyna rzecz, którą kupuję obsesyjnie, to są jakieś setki książek. I to ma być takie, zamknę się i będę żył w takiej Polsce, która będzie moją Polską. Zrobisz sobie Polskę w mieszkaniu. Z tymi mądrymi Polakami, którzy część z nich żyje, część z nich nie żyje. Mówię o ich myślach. Da się funkcjonować. Oczywiście do takiego stopnia, w którym ktoś przyjdzie po ciebie, tak? No bo to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale aż nie rozpędzałbym się z takimi czarnymi wizjami. Wydaje mi się, że to ciągle jest jeszcze do odwoływania, odwojowania. Wydaje mi się, że szansa na zwycięstwo, a precyzyjnie mówiąc na przegraną PiSu, jest znacznie bardziej realna dzisiaj niż w 2019 roku i że właściwie należy po prostu każdy na swój sposób, tak? To znaczy i publicyści, którzy są jakoś z tym związani i zwykli obywatele mogą przez proces wyborczy, ja przez jakieś pisanie, politycy przez jakąś mądre działanie doprowadzić do tego, żeby do tego tam 13 października, czyli do kiedy trwa kampania, zrobić wszystko, żeby jednak na tych ostatnich metrach udało się wygrać. To jest możliwe. Pamiętasz, ja mówię, pamiętasz Bronka Malinowskiego w Moskwie? No pamiętam, oczywiście. To jest rezultat, który do dzisiaj nikt z Polaków w ogóle się nie może zbliżyć do tego. Ile on chyba? 8-9. 8-9 czy 8-10, coś takiego, tak. No, wspaniałe. No. I to jest coś takiego, tak. No, czy też taki pamiętny bieg, który pamiętamy bardziej z nieprawdopodobnego krzyku Tomasza Zimocha, jak Justyna Kowalczyk na ostatnich metrach się ścigała z Norweżką, tak? No to jest dokładnie coś takiego, to znaczy, jej się udało, no. Jak to było, Justyna, musisz, tak? Musisz, tak. I jej się udało, ale dlaczego się udało, że ona nie wątpiła, tak? Raczej niepokoją mnie takie przekonanie, taka samosprawdzającość, trochę nie ma sensu, bo nie i tak mamy wygieramy. Nie mamy prawa pozwolić sobie na defetyzm. Oczywiście, gdyby, wracając do tego początku tej naszej rozmowy, znaczy gdyby władza była pewna, że wygra, nie histeryzowałaby tak z powodu filmu fabularnego. No po prostu to jest tak fakt bez znaczenia. Ja właśnie pytanie, czy oni histeryzują, czy spytniarze znowu grają tym sztandarem, mundurem, takie nacjonalistyczne, typowe atrybuty i rekwizyty. Grają. Że my flaga, my patriotyzm, my mundur, a tamci obcy źli.
Znaczy oni moim zdaniem... Nie Polacy. Ale moim zdaniem... Jak powiedziałeś, Żydówka, Niemiec albo cholera wie kto jeszcze. Ale to jest dla mnie reaktywne. To znaczy oni wiedzą, że afera wizowa, która jednak ma jakąś tendencję wzrostową w świadomości i to nie tylko elektoratu im nieprzyjaznego, ale tego ich elektoratu, tam się przedostała ta informacja, to oni muszą tym unieważnić tamtą sytuację, tak? Dlatego, że to jest to samo pole. Bo Agnieszka Holland tym filmem, czy jak go robiła, to nie wiedziała o żadnej aferze wizowej. Nikt nas nie wiedział o żadnej aferze wizowej. Tak jak zaczynała myśleć o... To się zeszło. To się zeszło dla nich w sposób nieprawdopodobnie niebezpieczny. Bo oto mamy do czynienia z władzą, która nas przekonuje, że my mamy zamknąć serca w gruncie rzeczy. I to się w większości udało. Tak? Zamknąć serca na... Czyli pozbawić się jakiejś wrażliwości dla wyższej racji, jaką jest bezpieczeństwo, a z drugiej strony ta sama władza tych samych ludzi przerzuca za pieniądze, które nie wiadomo gdzie, kto na tym zarabia. Znaczy wiesz, po lewej robimy biznes polityczny na, przepraszam, trupach, czy ludzie, których nie wpuszczamy, a po prawej ustawiamy komitet. No właśnie o to chodzi. No, dla nich to jest tragedia. I ten film jest dlatego niebezpieczny, że on wzmacnia tę sprzeczność. To znaczy, no bo nawet nie bardzo intelektualnie rozwinięty odbiorca powie... Czy paradoksalnie Holland i Wawrzyk zadziałali wspólnie. Znaczy to się, tak, to się dzieje wspólnie i oni muszą, dlatego to muszą stłumić, tak? Muszą zrobić pushback tego filmu, tak? Zanim on się rozejdzie, zanim ludzie, którzy mogą na niego głosować, na niego pójdą, bo jak oni na niego pójdą, a dostaną informacje, tak? Zaczęło się od marszałka Grodzkiego, któryś tam przedarł swoim 6-minutowym orędziem, a potem jednak to się zaczyna jakoś rozchodzić. To nie jest tak sytuacja, że można w współczesnym świecie kompletnie ludzi pozbawić informacji. A ty oglądasz czasem TVP Info, bo ja ostatnie dwa dni oglądałem, czekałem, dwa dni temu miał być pan Kołodziejczak, wczoraj Kamila Gasiuk-Pichowicz, chciałem zobaczyć, jak oni sobie radzą w tych niesprzyjających okolicznościach, jak są traktowani. I to jednak jest dość traumatyczne przeżycie. Znaczy, jak się śmieję, jak zaczynałem pracę w telewizji w 90 roku i pamiętam tych towarzyszy z dziennika telewizyjnego, że to była bułka z masłem na tle tego, co ci wyrabiają. No dlatego, że per analogia możemy powiedzieć, że jak zaczynałeś w 90 roku, to system komunistyczny miał już tyle lat, co ma, a pisowski autorytarny system, bo tak należy o tym mówić, jest per analogią, to jest jakiś 52 rok, tak? 53 dla socjalizmu. Wtedy było bardzo źle. Tylko nasz Bierut też powinien pojechać do Moskwy, tak? W Jesionce, tak? No wiesz, ja już jakby aż takich życzeń tam nie mam wobec... nie mam powodu, żeby życzyć tym ludziom dobrze, ale nie mam też powodu, żeby życzyć im źle. To znaczy ja bym chciał jednego, to znaczy chciałbym, żeby oni stracili władzę i żeby jakakolwiek... Znaczy nie jakakolwiek, tylko demokratyczna Polska była w stanie przeprowadzić śledztwa w sprawie i tam, gdzie zostało złamane prawo, nie ze względu na zemstę polityczną, ale tam, gdzie zostało złamane prawo, tych ludzi, którzy złamali prawo, ukarać. Bardzo bym chciał dożyć takiej chwili, znaczy dożyć. Chciałbym, żeby to się stało. Mściwy jesteś. Nie, to nie jest mściwość, to jest racjonalność, to znaczy trzeba, bo tylko w ten sposób możemy, nie chciałbym, żeby, nie życzę nikomu, żeby po prostu mu się coś złego stało po prostu, tak, żeby mu ktoś coś zrobił. Nie życzę też nikomu, kto nie złamał prawa, żeby ponosił konsekwencje tego, że okazał małość. Czy masz jako obywatel jakieś oczekiwania w odniesieniu do TVP? Co tam się powinno zdarzyć?
Znaczy powinno się wyrugować tych, znaczy pozbawić władzy pracy tych wszystkich ludzi i przywrócić jakieś normalne dziennikarstwo do tego. Tak? No oczywiście to wymaga, ja się nad tym nie zastanawiałem, myślę, że są jakieś osoby, które, czy ludzie, czy instytucje, które myślą nad reformą TVP. No na pewno to musi być jakaś pluralistyczna instytucja, znaczy taka, która nie jest forpocztą tylko jednej formacji politycznej. Nie boisz się momentami, czego się dowiemy o sobie, Polakach, 15 października, jeśli byśmy, nie daj Boże, znowu ich wybrali? Znaczy nawet jeżeli wygramy, jeżeli tak mogę powiedzieć, znaczy wygramy, bo obaj no tak. Nie mamy powodu, żeby ukrywać, że raczej sprzyjamy formacjom opozycyjnym, więc jeżeli wygramy, to już tę wiedzę my mamy, tak? To znaczy nic, przegrana lub wygrana niczego nie zmieni w tej wiedzy. Zmieni tylko to, czy... Bo oczywiście mogę się spodziewać różnych działań już pozaprawnych i już kolejnych działań pozakonstytucyjnych i władzy po przegranej, tak? To tego się mogę spodziewać i raczej należy się spodziewać, że dokręcą śrubki. Że tak łatwo tej władzy nie oddadzą, nawet jeżeli ją przegrają w wyborach. To należy się z tym liczyć, bo są pewne przesłanki, żeby powiedzieć, że to są ludzie, którzy tak myślą. Natomiast nie, ja już ta iluzja co do tego, że jesteśmy wspólnotą ludzi szlachetnych, solidarnych, ja mówiłem ponad pękła. Ja mówiłem w innym kontekście, że jeśli trzeci raz na to towarzystwo naród zagłosuje, no to znaczy, że naprawdę jest z nami źle. No tak. Znaczy, nie wiem, czy... Znaczy, jest tak samo źle, jak byłoby, jak jest teraz, tylko jeszcze się pogorszy sytuacja demokracji. To znaczy, coraz trudniej będzie odwojować z rąk tej formacji, która będzie wchodziła coraz silniejszy taki reżim, tak naprawdę. Reżim w wymiarze orbanowskim. Tak? Znaczy, nie mogąc... Bo co oni zrobili, tak? Znaczy marzeniem, nie mogąc sprywatyzować instytucji, ponieważ to w Unii Europejskiej jest niemożliwe, sprywatyzowali państwo, tak? Bo państwo jest sprywatyzowane, wobec tego mogą istnieć państwowe koncerny, nawet powinny, tak? Bo one i tak należą prywatnie do nich, tak? To znaczy Orlen jest koncernem państwowym, ale jakby nie państwowym, tak? To jakby prywatnym, albo jakby jednej formacji politycznej, bo de facto wypełnia tylko jej potrzeby i gdzieś lepiej opisuje świat z jej strony, tak? Mówiąc o na przykład tej części dotyczącej mediów. To jest bardzo niebezpieczne. To się stało na Węgrzech i Węgrom bardzo trudno jest dzisiaj cokolwiek zrobić, bo się spóźnili z tym. Ja zakładam, że tego 15 października jednak się uda, tak? Przez uda rozumiem różne rzeczy. To, łącznie z tym, że PiS nie będzie w stanie sformułować rządu, na przykład. Znaczy, nawet gdyby zajął pierwsze miejsce, nie będzie w stanie sformułować rządu i nie będzie w stanie sformułować koalicji, czyli de facto sformułować, to będzie musiał być mniejszościowy. Oczywiście to będzie... Znaczyło, że będzie kolejny bałagan, nie wiem, wybory na wiosnę. Nie wiadomo zresztą jakie, ale to już to za daleko sięgać, dlatego że my niewiele wiemy na temat tego, co się wydarzy za prawie 3 tygodnie. Przeszło 3 tygodnie. A na marsz idziesz? Tak, pójdę na marsz. Byłem na marszu 4 czerwca i to było bardzo uwznieślające i takie dobre doświadczenie, bo też takie sytuacje są potrzebne. Poczucie tej wspólnoty daje siłę, tak? Znaczy siłę, taką wiarę, tak? Poprawia morale. Rzeczywiście ten marsz był, tego 4 czerwca był to był potężny marsz i władza się go naprawdę przestraszyła, tam bagatelizowała, ale się go przestraszyła. Jeżeli uda się utrzymać tę temperaturę 1 października, wszystko wskazuje na to, że się uda,
to on będzie bardzo silnym takim punktem podbijającym. Żeby potem zrobić pushback zła, tak? W Polsce trochę. No trochę tak, znaczy trochę tak, ale to jest to policzmy się w pewnym momencie, policzmy się, znaczy sami, zobaczmy jak nas jest dużo, tak? Nie policzmy się z nimi, tylko policzmy się ilu jest, jak jest nas dużo, jest bardzo ważne, bo ono daje też nie tylko odwagę, ale też taką wiarę, tak? I ta wiara ona się udziela nawet z takim zwątpiącym, tak? Jeżeli poszczególni, powiedziałbym, żołnierze formacji, a to są przecież wyborcy, tak? Oni są szeregowcami jakiejś formacji. Jeżeli oni wierzą w sprawę, To armia ma szansę. I ja widzę dzisiaj ogromną zmianę, taką zmianę, która właściwie jest odbiciem lustrzanym tego, co się wydarzyło w 2015 roku. W 2015 roku zwolennicy Platformy, tak, Nowoczesnej, no w ogóle nie bardzo szli na te wybory, ale z takiego poczucia, że no idą, tak. A entuzjazm był po stronie tych, którzy sięgali po władzę po 8 latach posuchy. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jest odwrotnie, co prawda jest nierównowaga, ponieważ państwo jest zdecydowanie mniej demokratyczne i szanse na dotarcie są znikome w porównaniu z tym, co były. Znaczy, my w sensie obywatele demokratycznej Polski i politycy demokratycznej Polski mamy dużo gorsze warunki do tego, żeby się komunikować ze sobą. Natomiast entuzjazm jest podobny. Dziękuję Ci za rozmowę. Do zobaczenia na marszu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Piękny.